Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy. No i tym razem witam was w jednym z tak naprawdę najlepszych chyba survival horrorów, jakie wyszły, mianowicie, a przynajmniej najbardziej unikatowych, mianowicie Dead Space. Moi drodzy, tak jak już wspomniałem, jest to survival horror wydany przez EA w 2008 roku, stworzyło tą grę Visceral Games. Niestety studio już dzisiaj nie istnieje. Moi drodzy, generalnie tak, fabuła Dead Space opowiada o bardzo dalekiej przyszłości. Wcielamy się w Isaaca Clarka, bardzo dobrze wyszkolonego inżyniera, który zajmuje się statkami kosmicznymi. I dostał on pewnego dnia wiadomość o tym, że statek USG Ishimura, coś tam się z nim generalnie stało i wysłał sygnał SOS. No i my w ekipie, w sensie Isaac Clark i cała reszta właśnie jego składu, ruszy, no i będzie próbowało jakoś tam tym ludziom na Ishimurze pomóc. No ale tak naprawdę... No cóż, dobra, nie będę więcej mówić, tak naprawdę więcej dowiecie się z cutscenek. Moi drodzy, powiem wam tak, jest to jeden z moich ulubionych survival horrorów. Zaraz po serii Resident Evil, no to zdecydowanie Dead Space 1 jest moim ulubionym. Gra jest niesamowicie brutalna, krwawa i bardzo unikatowa na wiele różnych swoich sposobów. Więc moi drodzy, powiem wam, że mega się tej serii nie mogłem doczekać na kanale, a zdecydowałem się nagrać teraz tą grę z tego względu, że końcówką stycznia będzie premiera remake'u, więc w ramach przypomnienia, ja remake'u nagrywać nie będę, ale w ramach przypomnienia po prostu przed remake'iem, żeby może bardziej nahypować was jeszcze na ten remake, no to zdecydowałem się tą grę właśnie nagrać. Zacznijmy sobie nową gierkę, moi drodzy. Ja powiem wam tak, ja kiedyś przeszedłem grę na trudnym, nie było to jakieś może horrendalne wyzwanie, ale wydaje mi się, że na średnim będzie lepiej, bo wiecie, ta gra to jest dosłownie moim zdaniem Resident Evil 4 w kosmosie. Więc wiecie, ja osobiście Residenta 4 na kanale ogrywałem na średnim poziomie trudności, więc myślę, że w Dead Space zdecydujemy się również na ten poziom. Także lećmy. I przypominam, jest to survival horror, więc a tutaj nacisk na horror właśnie jest naprawdę spory. Lecimy. I polecam, moi drodzy, jeszcze oglądać wam akurat ten Let's Play na komputerach, jeśli macie taką możliwość. Z tego względu, że napisy podczas cutscenek są niestety bardzo malutkie i będzie naprawdę trudno je przeczytać, a z tego co wiem, nie da się niestety tego zmienić, więc polecam wam po prostu oglądać na PC-cie, jeśli macie taką opcję, albo po prostu na jakimś większym wyświetlaczu. Bo na telefonach to raczej średnio z widocznością tych napisów. Dobra, zaczynamy. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. Right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. EG7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if it power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things.
You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you hear the lady. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures a go. What the hell? Sir, the auto dock. What is it? We're off track, we're gonna hit the hull. Hit the blast shields. That guidance tether's damaged. Switch to manual, now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside. Corporal, gave you an order. Is everyone okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down, let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right, let's get some extra hands from flight deck to help out. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right, we've still got a job to do. We're moving out. I teraz tak, moi drodzy, jak widzicie, nasz pasek zdrowia jest reprezentowany na plecach bohatera, to jest też takie dosyć unikatowa mechanika, chyba nie widziałem jej nigdy w żadnej innej grze, powiem wam szczerze, niż w serii Dead Space właśnie. Dodano nowy cel, ogólnie tak, no powiem wam, że Dead Space moim zdaniem klimatem naprawdę miażdży, jest to genialny survival horror. Okej, nie wiem czemu mam matkę, prawda, mam sterowanie z tego kontrolera, przecież ja gram na myszce. I na klawiaturze, co jest do cholerci jasnej. No ale dobra, nieważne, jakoś to sobie ogarnę. Dobra, moi drodzy, no to co, pora na wyjście chyba. Nic innego tu nie znajdziemy w sumie. Teraz tak, czy ja to mogę? Nie, z tym nic nie mogę. No dobrze, na razie musimy się po prostu ruszać. Będę musiał trochę na intuicję to sterowanie ogarnąć, bo naprawdę nie wiem czemu gra mi wyświetla sterowanie od konsoli. Okej, cel osiągnięty. O właśnie, takie skrzynie, moi drodzy, możemy sobie niszczyć. Na razie takiej opcji nie ma. Isaac, get over here and hack the door pad. Wypatruj niebieskich hologramów, które możesz aktywować. Dobra, i tu mamy symbolikę. Otwieramy sobie właśnie drzwi. Niestety właśnie tej skrzyni na razie nie zniszczę. A szkoda, bo generalnie, moi drodzy, w takich skrzyniach będziemy sobie zbierać różne przedmioty, które będą nam potrzebne do przetrwania na tym statku. No bo tak jak mówi nazwa gatunku tej gry, survival horror, czyli właśnie na pierwszym miejscu jest to przetrwanie. Tu mamy zestaw medyczny, kredyty, za pieniądze też będziemy trochę rzeczy kupować. To jeszcze wszystko będę wam wyjaśniać później. Kurczę, nie, no nie mogę atakować jeszcze, okej. Well, there's not. There's nobody here. I can't pick up any broadcasts. That security console's still live. Isaac, log in and see what you can find. Kendra, get that elevator back online. Power's dead. I can't. Then reroute the damn power. Look, if we all cooperate, we can figure this out a lot sooner. Let's get that computer display up, Isaac. No dobra, czyli my idziemy włączyć wyświetlacz. Okej, okay. Używaj lokalizatora, aby odnajdywać swoje kolejne cele. Lokalizator. No i teraz kurde właśnie pytanie, jak się tego używa, cholera. Czekajcie, pod tabulatorem mamy ekwipunek. Nie, nie chcę tego używać. Pod kontrolem, to było pod kontrolem, okej, okay, na szczęście pamiętam, dobra. Czyli tak, pod kontrolem mamy właśnie taki lokalizator, moi drodzy. To nam służy do tego, żeby po prostu pokazać nam ścieżkę, którą musimy podążać, żeby poruszyć fabułę do przodu. Dobra, tam chyba więcej nie było nic w tym samouczku. Uruchommy ten raport o uszkodzeniach. Huh, that doesn't look good. She's taken a lot of damage.
The tram system's offline. Getting around's gonna be difficult. The air seems to be flowing again. That's a start. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Everybody relax. What was that? Did you hear? Not sure. What the hell? I don't know. Something's in the room with us. Jesus! Open fire! Open fire! Tender power! Tender! Come on. Got it! Isaac, get the hell out of there! The doors are locked! Run! No, super. Ciekawe, jak ja mam stąd, kurde, wyjść. No i się zaczyna. Także, jak widzicie, moi drodzy, nie najlepszy początek. Ej, no, co jest? Tędy, dobra. Lećmy, lećmy. O, kurde, dobra. Dobrze, mieliśmy tą apteczkę wcześniej. Myślałem, że te drzwi się otworzą, dobra, bieg... Kurde, kurde. Dawaj, Isaac, biegnij, 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 biegnij. Ja pierdziele, zaczyna się. Biegnę, biegnę, ile wlezie, kurde. Szybko, szybko aktywuj tą windę, ja pierdzielę, dobra. Żyjemy na szczęście. Uff, ale ledwo, ledwo żeśmy to przeżyli. No nie, no bez jaj. Ok, jak widzicie, gra naprawdę nie pieści się w tańcu. Dobra, moi drodzy, to jest w sumie dobra okazja, żeby chyba pokazać wam, jak działa korzystanie z apteczek. Mianowicie tak, mamy sobie ekwipunek, klikamy oczywiście na apteczkę, użyj. I taka mała apteczka regeneruje nam, jak widzicie, jeden pasek punktów zdrowia. Dobra. Okej, teraz tak, co możemy tu właściwie zrobić? O kurde, chłop tu jakiś chyba, nie wiem, czy on w ogóle żyje, czy nie. Czy ja mogę już? Nie, dalej nie mogę, okej. Co to za dźwięk jest w ogóle? Nie, on już nie żyje. I tu mam, moi drodzy, pierwszą broń, piłę plazmową. No i teraz tak, prawym sobie celujemy, lewym oczywiście strzelamy, przeładowujemy pod E podczas celowania. Okej. Okay. Okej, okay, uderzanie, ciężki krok. Właśnie teraz pytanie, jak to się, kurczę, robiło? Okej, okay, to się robiło pod spacją, dobra. Czyli pod spacją, czyli mogłem chyba jednak te skrzynki zebrać, trochę zrąbałem, no dobra, trudno. Po prostu nie wiedziałem, pod jakim guzikiem się używa. O właśnie, i takim mocnym kopnięciem, jak widzicie, moi drodzy, możemy sobie rozwalać skrzynki. I teraz tak, pieniądze i tu mamy energię plazmową. Energia plazmowa, moi drodzy, jest potrzebna nam jako amunicja oczywiście do naszej piły plazmowej. To jest też w ogóle ciekawe, bo tak jak mówiłem, Isaac Clarke jest inżynierem, on nie jest żołnierzem. I moi drodzy, to jest też ciekawe, w tej grze, że nie będziemy używać takiej normalnej broni typu karabin czy jakaś strzelba, tylko będziemy używać takich tak naprawdę narzędzi inżynierskich jako broń. I też to, co jest istotne, bo gra wcześniej zwróciła na to uwagę, mianowicie, że moi drodzy, w tej serii gier też jest bardzo nietypowe to, że tutaj nie strzelamy przeciwnikowi w głowę, uwaga, tylko musimy ładować mu w kończyny, żeby go zabić. Żeby zadawać mu po prostu więcej obrażeń. Dobra. Zawsze też warto przeciwnika zdeptać, przynajmniej raz. Bo możliwe, że on może coś nam wydropić więcej, ale akurat w tym momencie niestety tak się nie stało. Dobra, z tego co pamiętam, jak ludzi chyba pogniecimy, to też coś dostaniemy. Albo i nie, okej, jestem z wyrolem, trudno. Dobra, idziemy. Generalnie też nie warto się zbytnio tutaj, moi drodzy, bardzo szybko poruszać. Bo tak naprawdę w każdym momencie coś nam może na twarz wyskoczyć. Tak jak mówiłem, no gra jest przede wszystkim... przede wszystkim stawia na przetrwanie, ale... no elementów horroru, jak widzicie, też tutaj naprawdę nie brakuje. Okej, okay, oczywiście zbieramy sobie apteczki, żeby powiększyć nasz pasek zdrowia, właśnie tak jak gra to powiedziała, właśnie nie powiększyć, tylko zregenerować. Okej, okay, także się zregenerujmy. Nie mamy co prawda na maksa, ale... tyle nam musi wystarczyć i tutaj... o właśnie, mamy dziennik audio, zobaczmy sobie. Nie, bo ten audiolog za długi, ale przynajmniej wiemy, że te potwory poruszają się właśnie szybami wentylacyjnymi, więc musimy przede wszystkim na to uważać. Tu mamy kolejny rodzaj szafek. Isaac! We ran to more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down.
Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine. Now, we have to get to the bridge, but first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Okay, mamy dodany nowy cel. No, klawisz skrótu mapy, no fajnie, tylko pokazalibyście mi może sterowanie, kurde, z tego, z peceta. Czekajcie. Przesuń uszkodzony wagonik. No tak zamierzam właśnie, tylko wiecie co, tak się zastanawiam, bo pod tabulatorem... A, strzałkami się tu przesuwa? Nie, nie strzałkami. Kurczę. Nie wiem, pod shiftem, kontrolem. A, wiecie co chcę zrobić? Przesunąć zakładkę na górze. Ale czemu mi to pokazuje to cholerne sterowanie z konsoli? Nie rozumiem. Ja pierniczę. Nie wiem jak to się przesuwa naprawdę. No AD nie. O, dobra, tutaj mam. Okej, tutaj mamy misję. Dobra, możemy sobie podejrzeć właśnie też nasze wszelkie cele. Cały system zablokowany jest przez jeden popsuty wagonik kolejki. Wygląda na to, że został on dostarczony do warsztatu naprawczego, ale nigdy nie zjechał z torów. Dobra, tu też mamy bazę danych. Mamy wiadomość od Nicole. Naprawa systemu kolejki. Jak widzicie, moi drodzy, możemy też przejrzeć ile... Nie, to... Nie, 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 nie chciałem tego uruchamiać. Moi drodzy, to co chciałem wam pokazać, to znaczy mi zależało, o właśnie. Jak widzicie w grze, to wiadomość słyszeliśmy, moi drodzy, w prologu, więc nie będę jej tutaj jeszcze raz puszczać. Generalnie tak, mamy 12 rozdziałów w grze. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ile dokładnie każdy z nich zajmuje. Dobra, Nicole, nie zakłócaj nam tutaj, no bo to jest generalnie Nicole oczywiście. Tam mamy naszych ziomeczków. Kim jest Nicole? To się dowiecie z czasem, nie będę wam nic mówić. Dobra, dane kolejki. A, potrzebujemy jakąś płytę danych. Pytanie, skąd ja mam wziąć tą płytę danych? Bo generalnie chyba w tym momencie nic nie zrobimy. Tak naprawdę, o właśnie, musimy ruszać wtedy ten kontrol, to będzie dla mnie naprawdę zbawienny, bo to pokazuje właśnie zawsze drogę dalej. Tylko wiecie co, jeszcze jedna rzecz, bo z tego co pamiętam, o właśnie. Moi drodzy, w tej grze, jeśli chodzi o punkty zapisu, to one są bardzo też nietypowo zrobione, jak na grę z 2008 roku. Z tego względu, że grę zapisujemy w ten sposób, że podchodzimy do takich terminali, no i klikamy sobie po prostu zaakceptuj i gra nam się w tym momencie zapisała. Nie ma tutaj czegoś takiego jak autozapis. Po prostu zapisujemy sobie grę w tym slocie, jeśli zginiemy, kontynuujemy od tego momentu. Nie ma, gra jest hardkorowa. Trzeba przyznać, chociaż mówię, ja osobiście przeszedłem ją na najtrudniejszym poziomie i nie było aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Oho, tam już jakiś cień. Dobra, weźmy sobie apteczki. Apteczki to jest też rzecz niezbędna. No, moi drodzy, chciałbym ruszyć... Łe! Dziadu jeden. I tak jak mówię, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że przede wszystkim to, co trzeba robić, odrąbać kończyny. Tu w ogóle, o właśnie, pozwólcie, że wam pokażę. Tu zebraliśmy sobie średni zestaw medyczny, on nam regeneruje trochę więcej zdrowia. Okej, zapiszemy sobie gierkę. Jeśli chodzi o zapisy, to warto ich walić naprawdę sporo, z tego względu, że... no niejednokrotnie tutaj, znaczy... Nie spodziewam się bardzo dużo zgonów w tej serii, bo raczej, no, grę znam dosyć dobrze. No ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Tu mamy drugi audiolog. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart. No i właśnie to, co powiedział ten koleś. Musimy, moi drodzy, właśnie nie używać takiej klasycznej broni na te potwory, tylko właśnie musimy używać rzeczy typu piła na przykład. Tak jak my używamy piły plazmowej, gra jest bardzo futurystyczna, więc takie bronie tutaj to jest codzienność. No ale musimy z tego właśnie, musimy z takich, no podstawowych narzędzi inżynieryjnych tak naprawdę musimy je przerobić na bronie. Także to jest też... To jest też mega ciekawy motyw. Dobra, ruszajmy dalej. Ja osobiście, moi drodzy, w tej grze... O właśnie, oszczędzaj amunicję, odcinając kończyny i zadając dodatkowe obrażenia. Odcinaj kończyny, aby szybko zabijać, ćwiartuj przeciwników, aby ich spowalnić. To jest też właśnie ważne, że jak odcinamy im kończyny, to wtedy też oczywiście przeciwnika spowolnimy.
Dobra. No i powoli się gra rozkręca, kurczę, tak mi brakowało takiego survival horroru. Tu mamy jeszcze 1000 kredytów, pieniądze nam się przydadzą, ale to na razie, no, nie możemy nic z nimi tak naprawdę zrobić, jedyne co robimy to je zbieramy. Tak jak mówię, też nie chcę tu sprintować, bo powiem wam, że... No klimat jest niesamowity, serio. Okej, kolejne kredyty. I tu mamy moduł stazy, moi drodzy. Staza, zaraz zobaczycie do czego służy. O właśnie, zastój spowolni szybkie obiekty i wrogów, tryb celowania, no właśnie, tylko jak się z tego kurczę strzela? Dobra, będę musiał to wykminić zaraz. Przy takich stanowiskach, moi drodzy, z kolei możemy sobie stazę ładować. Jak widzicie, staza, ona wyczerpuje się w identyczny sposób jak życie. Mamy też również, mamy też jej pasek na plecach. Kurde, jak to się robi? Nie, użyłem apteczki chyba przypadkiem, prawda? Oczywiście, że tak. Pod R-ką to było? Nie wiem, pod F? Poczekajcie, ja to muszę sprawdzić. Ja pierniczę. Czemu ta gra mi wyświetla sterowanie z konsoli? Przepraszam za to. Czekajcie. Moment, moment. Nie no, sterowanie no, powinno być tutaj. Ale jakie wibracje, kurde. Czekajcie. Sterowanie, celowanie. No właśnie, może tu coś się dowiemy. Staza jest pod C. Okej, dobra, wybaczcie, ale musiałem to sprawdzić. O, i proszę bardzo, w tym momencie spowalniamy sobie drzwi i możemy sobie przejść dalej. I co ciekawe, stazy możemy też używać na przeciwników. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza jak ktoś jest jakiś mega szybki. Na razie to bijemy się z takimi, można powiedzieć, podstawowymi formami tych potworów, no ale wiadomo, że no, gra nie będzie tak prosta przez całą przygodę. Dobra, my musimy iść tam. Zapiszmy sobie gierkę, się trochę też tu po tym pomieszczeniu porozglądam. Okej, ale powiem wam, że brakowało mi takiej gry pokroju Dead Space'a, naprawdę. Ja uwielbiam survival horrory. Przede wszystkim ze względu na ich niesamowity mroczny klimat. Matko, jak tu jest ciemno. Oho, nie podoba mi się to. To jest dosłownie czarne, ja tu nic nie widzę. Dobra, światło wróciło na szczęście. Ja muszę iść tędy, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. Dobra, kolejne pieniążki, to się na pewno przyda. Dobra, moi drodzy, ja sobie jeszcze szybko walnę save'a. Od razu mówię, że no save'ować będę w tej grze dosyć sporo, z tego względu, że... no powiem wam tak, jak gra wam tylko daje opcję zapisu, korzystajcie z niej po prostu nieustannie, bo... no jeśli jesteście lajkami survival horrorów, no to wierzcie mi, że Dead Space może was troszeczkę, przynajmniej na starcie, przerosnąć. Dlatego polecam właśnie jak najwięcej zapisywać. O, i tu mamy, moi drodzy, węzeł mocy. Czym to jest, no to na razie się niestety nie dowiecie, ponieważ no nie mamy jak tego tak naprawdę użyć. Okej, naładujemy sobie stazę. Za wiele jej nie zużyliśmy, ale... Dobra, zaraz zobaczymy, co tu trzeba wykmienić, ale wpierw chciałbym jeszcze pozbierać tutaj sobie oczywiście staw, no bo też obligatoryjnym elementem survival horroru jest oczywiście zbieranie ekwipunku, kolejny audiolog. We managed to get it back to the repair depot, but now the autoloader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks, it's gonna jam up the whole system. Okej, zaraz zobaczymy, o co tu właściwie chodziło. Powiem wam, że... Wow, 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 wow. Oh, fuck. Cofamy, cofamy, cofamy. Dobra, i w kończyny, zawsze w kończyny. Okej, widzicie, 3 strzały i koleś padł. Także naprawdę warto w te kończyny lutować. Podzielić się czymś ze mną? Nie, chyba niekoniecznie, ale dobra. Na razie jeden typ, więc za wiele nam też nie zrobił. Dobra, czekajcie. I z tego co pamiętam, my musimy teraz zrobić tak i szybciutko lecimy na drugą stronę. Okej, udało się. Dobra, mamy to. Także jak widzieliście, musieliśmy właśnie spowolnić jeden element za pomocą stazy. No okej, na nich mam zawsze taką taktykę, żeby odrąbać im jedną nogę, później rękę. Isaac, you did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around up there. Dobra, naładujmy sobie stazę jeszcze zanim pójdziemy. Mówię, z zasobów musimy absolutnie maksymalnie korzystać, jak się tylko da. Okej, padł. Zazwyczaj z przeciwnika niemalże zawsze nam wylatuje jakiś przedmiot, więc...
też warto zawsze do tych zwłok podchodzić i sprawdzać, czy może właśnie nam czegoś nie wydropili, bo jest niemalże 99% szans, zwłaszcza na poziomie normalnym, że coś właśnie dostaniemy. Bo na trudnym to powiem wam, nie wygląda to tak kolorowo. Dobra. Mówię, ten trudny nie jest aż tak, przynajmniej dla mnie trudny, ale mimo wszystko na Let's Playu nie chciałem się aż tak bardzo męczyć z tą grą i się irytować, tylko właśnie przeżywać sobie fajnie przygodę, więc stwierdziłem, że odpalimy sobie grę właśnie na poziomie średnim, ale powiem wam, zastanawiałem się trochę, czy właśnie odpalać tą grę na trudnym, ale ostatecznie padł na normal. Dobra, no to co, wracamy, moi drodzy. Mam tylko nadzieję, że nic nas tu po drodze nie zaatakuje. O, tu jeszcze zaś te drzwi. Dobra. Okej, naładujmy sobie stazę oczywiście. Dobra, i lecimy. Oho! Nie, on było skryptowane, że nie mogłem zadać obrażeń, no poważnie. Oho, uwaga. Bo tu mamy drugi rodzaj tych potworów. Dobra, odrąbałem mu głowę, nie wiem jakim cudem, ale spoko. Dobra. To właśnie mamy już drugi rodzaj tych cieci. Takie, które właśnie nie mają nóg, tylko same ręce. Okej. Okay. Tutaj nic nie zbiorę, dobra. Okej. Dobra, i my generalnie musimy iść teraz po tą płytę. Dobra, możemy sobie podejrzeć jeszcze nasz cel na szybko właściwie. Czekajcie, to się robiło pod trójką. Dobra, znajdź płytę danych. Główny komputer kolejki jest wyłączony, ponieważ brakuje w nim płyty danych. Kendra uważa, że płyta jest w sektorze naprawczym. Czy ktoś celowo chciał wyłączyć transport między pokładami? Daleko nie zajdziemy, jeśli nie uruchomię tej kolejki. Niestety, moi drodzy, taką jedyną wadą tej gry, która tak dosyć mocno mnie uderzyła, jest to, że niestety nasz protagonista jest, no jakby nie patrzeć, troszeczkę niemy. On tak naprawdę w ogóle nic nie mówi. Także, no cóż. Dobra, moi kochani. Myślę, że na pierwszy odcinek to by było na tyle, bo w sumie nie wiem, gdzie jest dalszy punkt zapisu, nie pamiętam, więc nie będziemy już sobie kontynuować tam drogi po tym nowym terenie, tylko tutaj sobie już zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i że ten odcinek was zachęcił do obejrzenia całej serii, bo wierzcie mi, że będzie naprawdę, no jest to świetna gra po prostu i będziemy się naprawdę dobrze bawić. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Dead Space. Na razie!